Jesteśmy w miejskim schronisku dla bezdomnych zwierząt w Opolu. Tego szczeniaka na pewno nie powinno tutaj być, zwłaszcza w okresie zimowym. Zima zbliża się do nas i w związku z tym warto jest pomóc zwierzętom w schronisku, bo mają niestety dużo potrzeb, nie chodzi tylko o jedzenie. Co najbardziej jest potrzebne Wam teraz, żeby przygotować Waszych podopiecznych na zimę? Domy adopcyjne zdecydowanie, bo wtedy nie byłoby problemu z wyżywieniem, że tak powiem, zwierząt, czy z aprowizacją inną dla tych zwierząt. Jeśli chcemy się podzielić ze zwierzętami naszymi w schronisku, to prosimy jak najbardziej o mokrą karmę. Tego nigdy nie jest za wiele. A jeżeli wybieramy karmę suchą, to nie wybierajmy takiej karmy z marketu, tylko kupmy mniej, a rzeczywiście takiej wysokobiałkowej, że tak powiem, karmy dla naszych zwierząt, które no, są tutaj narażone na niesprzyjające warunki. Druga sprawa to są wyściółki, którymi pomagamy zwierzętom przetrwać zimę. Słomę mamy stałego dostawcy od lat, tu panu bardzo Janowi dziękujemy. Natomiast tą słomą są wymoszczone budy i jest to najlepszy izolator, jeśli chodzi o zimę dla wszystkich zwierząt. Tutaj apel do właścicieli, że nie siano, nie kołdry, nie koce, tylko słoma w budach, dlatego że ona izoluje od... Cała woda spada na dno, natomiast zwierzak leży zawsze na suchej słomie u góry. Oprócz tego, że właśnie mamy budy ze słomą, mamy również koce, używamy kołdrę w posłankach. Te mają do wyboru, że tak powiem, zwierzaki mogą się skryć do budy ze słomą albo położyć się na posłaniu, kiedy jest im cieplej, takim wyścieloną kołdrą. Tutaj apel do tych, którzy do nas przynoszą takie rzeczy, żeby te kołdry były zdecydowanie bez pierza. W ogóle nie przyjmujemy poduszek, bo one bardzo często wybuchają. Same z siebie rozumiem. Zdecydowanie same z siebie, więc dlatego w ogóle nie dajemy pierza zwierzętom. Również nie dajemy materacy, dlatego za materacę też dziękujemy. To naprawdę, proszę Państwa, wiąże się z dużymi kosztami wywozu takich rzeczy, bo ktoś je nam podaruje, a my nawet ich nie używając musimy je wywieźć i za to zapłacić. Czyli nie robimy porządków w domu, nie wyrzucamy zbędnych rzeczy, tylko jednak trzeba podejść do tego selektywnie. Co przywozimy tu do schroniska? Ilu podopiecznych jest w tej chwili u Was w schronisku? Jest około 70 psów tylko, w tym jeden Miki, plus 140 kotów. I tutaj jeszcze właśnie duży apel, że jeżeli ktoś myśli o adopcji kota, to serdecznie naprawdę zapraszamy te zwierzęta, które się nadają do adopcji, bo są zdrowe, wyszczepione i tym podobne, są na naszej stronie internetowej. Również Miki z załącznikiem do wypełnienia ankieta, jeżeli ktoś jest zainteresowany adopcją. Na pewno taki szczeniak jak Miki nie powinien tutaj być w tym schronisku, a powinien znaleźć swego człowieka, dużo miłości i ciepły dom. Przed nami zima, drodzy Państwo, więc pamiętajmy o tym, żeby pomagać zwierzętom, pomagać miejskiemu schronisku i po prostu chociaż przywieźć worek karmy. To już jest coś, jeśli każdy z nas przywiezie chociaż jeden koc, jeden worek karmy, tym zwierzętom będzie już łatwiej przeżyć zimę.